Cześć kochani Tysielska, witajcie ponownie na moim kanale. Ja Was dzisiaj zapraszam na odcinek z serii, która już długo nie pojawiała się na moim kanale. Mianowicie krótko i na temat. Pokażę Wam w akcji, powiem Wam, czy warto zainteresować się tymi nowymi różami od Charlotte Tilbury. Zapraszam. No dobrze kochani, porozmawiajmy o różach. O różach od Charlotte Tilbury, na które przyznaję, miałam olbrzymią ochotę, jak tylko zobaczyłam je po raz pierwszy w internecie. Wydaje mi się, że to było instagramowe konto Charlotte Tilbury, gdzie ona pochwaliła się przy okazji malowania jakiejś gwiazdy, Jessica Chastain, na Złote Globy chyba, gdzie pokazała po raz pierwszy, tak mi się wydaje, te róże i zapowiedziała ich premierę. Ja uwielbiam kremową formułę, a właściwie płynną formułę różów od Charlotte, z tym, że te pierwsze róże były różami, są nadal rozświetlającymi i to intensywnie. Jestem zbliżona, ponieważ pokażę Wam te róże w akcji, z tym, że ponieważ siedzimy tutaj przy sztucznych światłach, postaram się dla Was zrobić słocze w świetle naturalnym, żebyście mieli takie bardziej realne spojrzenie na to, jak te odcienie wyglądają. Ale zanim zacznę je aplikować i opowiadać o nich, czy one się rzeczywiście sprawdziły, tak jak miałam wielką nadzieję, że się sprawdzą, kilka informacji. Róże pojawiły się już w naszej rodzimej Sephorze, to znaczy nie wiem, czy pojawiły się stacjonarnie w sklepach, natomiast pojawiły się online i teraz jak włączam sobie stronę naszej Sephory, to już widzę, że najjaśniejsza opcja jest wyprzedana. Ale od początku i przede wszystkim po kolei. O czym mowa? Jak się nazywa to cudeńko? Oczywiście linki do produktów znajdziecie w opisie poniżej. To jest Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand. Wyszła ona w czterech odcieniach na stronach internetowych, w drogeriach internetowych, poza stroną internetową Charlotte Tilbury, dostępnych jest tylko trzy. Macie dostępne te dwie opcje. Aj, nie to, co trzeba kliknęłam. Dostępne są trzy opcje, czyli Pink Pop, Peach Pop i Dream Pop. Nie dostaniecie w innych drogeriach poza stroną Charlotte odcienia, który się nazywa, kliku, Pillow Talk, bo ten odcień jest tylko i wyłącznie dostępny na stronie Charlotte Tilbury. Zresztą jest zaznaczony Exclusive Shade Pillow Talk. Jeśli macie na niego ochotę, no to trzeba się będzie pofatygować na stronę Charlotte, gdzie za jeden róż trzeba zapłacić 36 euro. Pocieszające jest to, że pomimo tego, że kosmetyki Charlotte oczywiście przychodzą do Polski z zagranicy, to nie trzeba płacić ani cła, ani dodatkowych podatków. Przynajmniej ja nigdy, a zamawiam często ze strony Charlotte Tilbury, dodatkowych opłat nie musiałam uiszczać. No więc tak, wyszły cztery odcienie na stronie Charlotte. W innych drogeriach internetowych tych odcieni dostępnych są trzy. Tak jak powiedziałam, na stronie Charlotte jeden odcień kosztuje 36 euro. W naszej polskiej, kochanej Sephorze, przynajmniej online, trzeba zapłacić za jedną różdżkę różu 165 zł. I opakowanie jest identyczne. Prawie identyczne. Szata graficzna jest troszeczkę inna, jak róże, rozświetlacze i bronzery, czy produkty do konturowania od Charlotte. Tutaj Wam pokazuję róż rozświetlający, starowinkę. No jak widać, te rozświetlające opcje, ale też i bronzery, mają takie błyszczące opakowanie. Natomiast te róże, które mają mieć wykończenie matowe, no są takie matowe. Jeśli chodzi o pojemność, to jest taka sama jak przy tych rozświetlających różach, czyli 12 ml. I teraz, moi drodzy, nie ma co, że tak powiem, zwlekać. Ja nałożę, z racji tego, że mam dwa odcienie, na jeden policzek jeden, na drugi. I jak już wyłączę kamerę, to będę to wyrównywać, żebym była w stanie dzisiaj dzieci ze szkoły w miarę jednolicie wyglądając odebrać. Dobrze, mam dwa odcienie, tak jak powiedziałam. Są to dwie najjaśniejsze opcje z tych dostępnych. To jest Pink Pop i to jest ten odcień, który na stronie internetowej naszej Sephory już jest wyprzedany, już jest niedostępny. Jestem w stanie uwierzyć, że to jest kwestia złego zatowarowania Sephory. Kilka dni temu kupowałam podkład, ten nowy podkład od Kat Von D. Premiera miała być 6 lutego i rzeczywiście ten podkład 6 lutego się pojawił, ale pojawił się co w jednym odcieniu na stronie naszej Sephory, w takim jakimś mega jasnym.
I tak było przez pół dnia. Druga połówka dnia wyglądała tak, że oczywiście pojawiło się mnóstwo opcji kolorystycznych, wszystkie były niedostępne. Wszystkie, dopiero chyba następnego dnia, albo jeszcze dwa dni później dopiero ten kosmetyk tak naprawdę realnie wszedł do sprzedaży. No więc ten róż jest niedostępny. Ta najjaśniejsza opcja, czyli Pink Pop, tak, i mam jeszcze Peach Pop i tak sobie je tutaj na tych moich policzkach nałożymy. Na twarzy mam oczywiście makijaż, mam tylko delikatnie błyszczykiem notabene od Charlotte Tilbury usta muśnięte i oczywiście mam bronzer, to jest ten kremowy bronzer, a właściwie płynny od Tarte, o którym mówiłam w ostatnim filmiku. No i oczywiście delikatny makijaż oka, bo chcę, żeby jednak akcent poszedł na policzki, żeby nic Waszej uwagi od tych policzków, od tych różów nie, że tak powiem, odwracało. Dobrze, opakowanie tak jak i w innych kosmetykach z tej serii, można powiedzieć, czyli macie miękką tubeczkę, jest gąbeczka i jest ta jakże ułatwiająca życie blokada i myślę, że można spokojnie zrobić. To jest, kochani, Peach Pop. Spokojnie można zrobić tutaj kropeczkę i ten róż się pięknie rozblenduje. Nałożę go więcej, żebyście właśnie mogli widzieć, jak się ten odcień na policzku prezentuje. Tak jak powiedziałam, mam bronzer, nie mam rozświetlacza, nie mam też żadnej bazy oprócz kremu nawilżającego poniżej, żeby nic Wam tutaj nie przekłamywało tej sytuacji. No róż jest matowy. Znaczy on nie lśni, ja Wam zaraz pokażę na swatchach, jaka jest różnica między tymi matowymi różami, a tym mega rozświetlającym, tym różorozświetlaczem właściwie. Z tym, że z racji tego, że oba te róże są w płynie, to tak, one nie błyszczą, one nie lśnią, tutaj nie ma drobiny, nie ma mokrego blasku, ale wyglądają mega naturalnie. Scalają się z podkładem, który jest poniżej i tutaj ja wielokrotnie już Wam zwracałam na to uwagę. Ja róż troszeczkę wyżej podciągam. Tu w tym rejonie mam nałożony korektor i on jest mocno przypudrowany pudrem od Pat McGrath. I pomimo tego, że ja tutaj tym różem sobie poczynam dosyć swobodnie, to ten kosmetyk nic z tym pudrem, z tym korektorem, z tym podkładem poniżej nie robi. No i z tym bronzerem też nie. Jakość jest. To jest ta jakość, do której Charlotte Tilbury zdążyła mnie przyzwyczaić i bardzo mi się to podoba i cieszę się, że się nie rozczarowałam, bo już były takie premiery ostatnio, że niestety no nie byłam zachwycona. Tak się prezentuje Peach Pop. Teraz z drugiej strony nałożymy tą bardziej różową, delikatną. Muszę przyznać, że na wszystkich materiałach reklamowych, jeśli chodzi o modelkę, która reklamuje ten róż, ten konkretny odcień, to ona wygląda tak bardzo dziewczęco. Kurczę, chyba trochę za nisko, ale pędzlem się. No on jest taki słodki, ale nie w ten negatywny sposób. Jest dziewczęcy, jest świeży. No jak się tak człowiek przyjrzy, to na policzku, kiedy one są rozblendowane, dużej różnicy nie ma, natomiast no jest to odcień różowy, a tutaj mamy brzoskwinkę. Widzicie, jest taki delikatny, nie chcę, można powiedzieć blask, nie chcę używać tego wyrazu, ale teraz w chwili obecnej żaden inny synonim nie przychodzi mi do głowy. To jest takie lśnienie. To jest naturalna skóra po prostu. Oczywiście tu jest, wiecie, no podkład, pudry, jest ten róż, jest bronzer, więc no nie jest to moja skóra, ale jednak wygląda to bardzo naturalnie i dlatego właśnie ja preferuję kosmetyki płynne albo kremowe od tych pudrowych, bo jednak puder to puder. On się idealnie z tym podkładem nie stopi. Nie w taki sposób, jak robi to krem. No chyba, że jest bardzo, 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 bardzo dobry. Bywają takie kosmetyki. Jak mam wybierać, mam dwa do wyboru, to jednak formuła płynna lub kremowa. Oba się sprawdzają wyśmienicie. I teraz zróbmy swatche w takiej dużej ilości, żebyście rzeczywiście zwrócili uwagę na różnicę między tymi kolorami. W dużej ilości będzie oczywiście to bardziej widoczne i rzucające się w oczy. Cały czas czekam, aż pojawią się na stronie Tarte te róże ich, które są o wykończeniu błyszczącym. Też w takich tubach.
Oni wypuścili bronzer, teraz wypuszczają róże. Znaczy te róże są, ale cały czas są niedostępne. Tak kuszą troszeczkę. Dobrze. Tutaj mi się wydaje, że lepiej to widać. To jest Pink Pop, to jest Peach Pop. I tak, one z racji tego, że są mokre, no teraz lśnią, prawda? Natomiast tu nie ma drobiny i one zastygają. I to dosyć szybko, nie na tyle, żeby stworzyć problem, żeby nie dało się ich rozblendować, bo nigdy nie miałam problemu z rozblendowaniem tych kosmetyków. Natomiast nie robiłabym sobie na waszym miejscu kropeczek na każdym policzku i zajęła się tylko jednym, bo później, wiecie, no tutaj może być ciężko. Da się to jeszcze rozblendować, ale trzeba będzie się napracować. I tutaj zaraz obok zasłoczuję wam Pink Gasm. To jest odcień oczywiście tego różu mojego, który mam od Charlotte Tilbury, który jest o wykończeniu bardzo intensywnie rozświetlającym. Ja bardzo lubię ten kosmetyk nosić latem, kiedy ta moja skóra lśni od witaminy D, kiedy jestem lekko opalona i jest tak, wiecie, lśniąco na twarzy i lubię takie mokre wykończenia wtedy i lekko kryjące podkłady. Nakładam ten róż. Tak, to jest Pink Gasm. On ma drobinę. To jest niezwykle drobno zmielona drobina, więc to jest taki intensywny, mokry blask. No ale tutaj można sobie już, wiecie, darować rozświetlacz, jeśli chodzi o makijaż. Natomiast tu macie te róże najnowsze w wykończeniu matowym. O. Pytało mnie kilka osób, jak pokazałam te róże od Charlotte na Instagramie, pytało mnie kilka z was, jak te odcienie mają się do tej nowości od Eveline, o której ostatnio mówiłam. No oczywiście wykończenie jest zupełnie inne, bo róż od Eveline co prawda nie lśni tak jak ten od Charlotte, mówię o tym różu oświetlającym, no ale jednak nie jest to wykończenie matowe, takie satynowe, lekko mokre bardziej, może nawet nie satynowe. I odcień też jest taki troszeczkę inny. Czekajcie, tak żebyście mogli sobie dwa. On jest taki pomiędzy tymi dwoma odcieniami. Tak, jest bardziej brzoskwiniowy niż ten. I bardziej różowy niż ta brzoskwinka. No ta brzoskwinka w ogóle teraz tutaj na kamerze, jak się przyglądam, wygląda bardzo pomarańczowo. Spróbujemy je troszeczkę rozetrzeć. Nie za bardzo jest miejsce, no ale... I ten od Eveline też. Tak się to prezentuje. Z tym, że Eveline utraci troszeczkę z tego mokrego wykończenia swojego, jak usiądzie spokojnie, osiądzie na twarzy. Natomiast no róże... Te dwa odcienie od Charlotte Tilbury zrobią się całkowicie matowe. Znaczy na tyle matowe, na ile pozwala im formuła. No, powiem wam, że... No, u mnie hit oczywiście. Cześć moi drodzy, szybciutka wstawka z dnia, kiedy montuję ten filmik dla was. Stwierdziłam, że muszę dać wam znać, że oprócz tego, że jak widzieliście przed chwilą, te róże bardzo mi się spodobały jako róże, to działają u mnie. No, moje opadającej powiece jako cienie. Do powiek. Wiecie lub nie wiecie, ja jeśli chodzi o moją opadającą powiekę, no ona jest, to jest ciężki zawodnik, ciężki materiał i większość cieni płynnych, cieni kremowych zbiera mi się po prostu w załamaniu. Zaraz po aplikacji pięknie się to wszystko nosi i wygląda, natomiast po kilku godzinach wygląda to bardzo, ale to bardzo nieświeżo. I wczoraj chciałam zrobić taki monochromatyczny makijaż i wśród cieni, które mam u siebie w kosmetyczce miesiąca, brakowało mi cienia, który by się tak idealnie zgrywał z tymi różami, więc wymieszałam sobie dwa róże na policzek, wymieszałam sobie dwa róże i nałożyłam je, znaczy dwa odcienie oczywiście, i nałożyłam je na powiekę i rozblendowało się to pięknie w lekką chmurkę. Nie było ani suche, ani obciążające i nosiło się to pięknie cały dzień. Nałożyłam te cienie, nie cienie, róże od Charlotte na przypudrowaną powiekę i powiem wam, że zdały egzamin. I stwierdziłam, że to jest na tyle istotne, zwłaszcza u mnie, gdzie ta powieka no, jest problematyczna, że należy dać wam znać, że jako cienie one też się, przynajmniej u mnie, sprawdzają. I oczywiście ja teraz, no co, w ciągu najbliższych dni sprawdzę, czy róż od Eveline, pewnie słyszycie moje dzieci, które się bawią w tle. W ciągu najbliższych dni sprawdzę też pod tym kątem róż od Eveline, który podobno też jako cień na powiekę można kłaść. Może się da. Zobaczymy, dam wam znać. No te róże od Charlotte na powiece też jest hit. Moi drodzy, jeśli chodzi o ten odcineczek z serii krótko i na temat, to ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Jest miłość.
Jest miłość. Do siebie zapraszam w środę i wtedy pokażę Wam inną nowość w akcji. Mam nadzieję, że może się już uda przy świetle naturalnym, bo ma przyjść ocieplenie, może słońce wyjdzie ze chmur, kto wie. Pokażę Wam paletę Too Faced Pink... Pinker? Albo Pink Times Ahead, czekajcie. Pinker Times Ahead, mowa o tym cacuszku. No już przetestowałam na wskroś. Ta paleta ma swoje mocne i słabsze strony, swoje plusy i minusy, o których wydaje mi się, że trzeba przed zakupem, znaczy wypadałoby wiedzieć. O tym będzie w środę. Do zobaczenia. Na razie. Pa.